Siemanko! Witajcie w drugim odcinku naszej serii o 100 najbardziej odjechanych noclegowniach na świecie. Dziś odpalamy kolejną dziesiątkę miejscówek, które rozwalą wam system. Od jaskiń rodem z Flintstonów, przez apartamenty jak z Atlantydy, aż po chatki na końcu świata, odpalamy petardę i ruszamy w świat. Pierwszy przystanek to Sextantio Le Grotte della Civita, w samym sercu włoskiej Matery. Wyobraźcie sobie stare jak świat jaskinie, przerobione na luksusowe apartamenty, kamienne ściany, meble jak z Ikei dla jaskiniowców, a z okien widok na całe to historyczne cudo. Romantyczna kolacyjka przy świecach, lampka wina i szum wiatru, który pamięta jeszcze Juliusza Cezara. To jest właśnie Sextantio Le Grotte della Civita. Tu historia miesza się z nowoczesnością, jak barszcz z uszkami u babci. Z Włoch teleportujemy się do Chile, prosto do rezerwatu biosfery Huilo Huilo. To tutaj, w samym środku zielonego raju, wyrasta Montaña Mágica Lodge, hotel, który wygląda jak wulkan z Władcy Pierścieni. Zamiast lawy z jego szczytu leci woda. Po całym dniu łażenia po dżungli można się wyluzować w gorących źródłach albo dać się sponiewierać wodnej kaskadzie. Z mokrych lasów Ameryki Południowej przenosimy się do słonecznej Hiszpanii, do La Rioja, krainy wina i salsy. W samym centrum winnic, jak gigantyczna rzeźba z metalu, błyszczy hotel Marques de Riscal, dzieło samego Franka Geriego. Wieczorkiem można się zrelaksować w hotelowym spa, opędzlować lokalne specjały w restauracji z gwiazdką Michelin, albo po prostu chlupać wino do upadłego. Z Hiszpanii lecimy do Utah w USA. To tutaj, pośród skał i kanionów jak z westernu, stoi luksusowy hotel Amangiri. Po całym dniu włóczenia się po kanionach można się wyluzować w hotelowym spa, pomedytować albo pogapić się w gwiazdy. Z USA przenosimy się do Boliwii, na środek niesamowitej pustyni solnej Salar de Uyuni. To tutaj, w centrum białego niczym prześcieradło bez kresu, stoi odjechany hotel Palacio de Sal, czyli pałac z soli. Ściany, podłogi, a nawet meble w tym hotelu zrobione są z soli. Po dniu spędzonym na eksplorowaniu tego cuda natury można się wyluzować w hotelowym spa, gdzie czekają na was zabiegi z użyciem soli z Salar de Uyuni. Z Boliwii lecimy na Florydę, gdzie czeka nas prawdziwa podwodna przygoda. Jules Undersea Lodge to jedyny na świecie hotel, który jest całkowicie pod wodą. W hotelu czekają na was komfortowe apartamenty z oknami jak z akwarium, z których można podziwiać życie morskie. To idealne miejsce dla wszystkich fanów Małej Syrenki i podwodnego świata. Z podwodnych głębin Florydy przenosimy się do Amsterdamu, gdzie czeka na nas Crane Hotel Faralda. Ten hotel to dawny dźwig portowy, który stoi na wysokości 50 metrów, skąd rozpościera się widok na miasto jak z lotu ptaka. Wieczorem, gdy miasto zamienia się w morze świateł, można się wyluzować w jacuzzi na dachu hotelu. Z Holandii przenosimy się do USA, do Nowego Meksyku, gdzie czeka na nas nocleg w Cocopelli's Cave. Ta jaskinia, która wisi na zboczu klifu, została przerobiona na komfortowy apartament, z którego można podziwiać widoki jak z pocztówki i poczuć klimat jak u Indiany Jonesa. To idealne miejsce dla osób, które szukają przygód i chcą spać bliżej natury niż kret w ogródku. Z gorących pustyni Nowego Meksyku przenosimy się na daleką północ, do Norwegii, gdzie na archipelagu Svalbard znajduje się Longyearbyen Guest House, najbardziej na północ wysunięty hotel na świecie. Wyobraźcie sobie, że patrzycie przez okno, a wokół was tylko śnieg i lód, jak okiem sięgnąć. W hotelu można się ogrzać przy kominku, popijając gorącą czekoladę i słuchając opowieści o niedźwiedziach polarnych. Z mroźnej Arktyki wracamy do ciepłej Francji, do Prowansji, gdzie czeka na nas Attrape-Rêve. Ten odjechany hotel oferuje noclegi w przezroczystych bańkach rozstawionych w lesie niedaleko Marsylii.
Wyobraźcie sobie, że leżycie w wygodnym łóżeczku, a nad wami rozgwieżdżone niebo jak z planetarium. To idealne miejsce na romantyczny wypad we dwoje albo rodzinne wakacje na łonie natury. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że te niesamowite miejscówki przypadły wam do gustu. Dajcie znać w komentarzach, gdzie byście się widzieli na wakacjach. I nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!